Dzień dobry, mamy już 12:30, więc czas zaczynać już tradycyjnie nasze niedzielne warsztaty plastyczne. Poczekajmy jeszcze chwilkę, żeby więcej osób miało szansę dołączyć i za chwilę już będziemy zaczynać tworzenie naszych prac plastycznych. A dzisiaj będziemy tworzyć breloczki do kluczy w kształcie takich kuleczek, trochę w kształcie takich wiśni, czereśni. Zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądać. Mamy już aż 20 uczestników, więc myślę, że będziemy zaczynać. A nasze breloczki będą wyglądały tak. Będziemy robić właśnie takie breloczki. Ja przygotowałem dwa wzory w wersji niebieskiej, w wersji czerwonej. Właśnie te w wersji czerwonej mają przypominać takie czereśnie. Mamy już jesień. Wszyscy tęsknimy za latem, za wakacjami. A te breloczki w kształcie właśnie takich wisienek mogą być takim wspomnieniem lata. Możemy sobie je doczepić do kluczy na przykład. Ja tutaj przygotowałem sobie też dwa takie kółka do kluczy, na których będzie można je zaczepić i będą mogły nam towarzyszyć przez cały rok, aż do kolejnego lata. Minęło już parę minut, mamy dosyć dużo uczestników, więc myślę, że możemy zaczynać. Na początek powiem, jakich materiałów będziemy używać. Tylko jeszcze poprosiłbym o informację, czy na pewno dobrze mnie słychać, czy wszystko widać, żebym miał pewność, że właśnie wszyscy będą wiedzieli, co robimy, będą mnie słyszeli i w ogóle. Wszystko widać i słychać, więc zaczynamy. W takim razie, jakich potrzebujemy materiałów? Tak naprawdę bardzo, bardzo niewielu. Będziemy potrzebowali włóczki. Ja mam tutaj włóczkę w co najmniej kilku wariantach kolorystycznych. Mamy włóczkę czerwoną, włóczkę niebieską, fioletową, pomarańczową i zieloną. I przygotowałem sobie jeszcze mulinę. Mulina docelowo powinna być brązowa, natomiast oczywiście też można użyć innych kolorów. To nie musi być koniecznie taki sam wariant kolorystyczny, jaki ja przygotowałem. Może być inny, możecie się dać ponieść fantazji. I czego jeszcze potrzebujemy? Właśnie włóczki, muliny. Będziemy potrzebowali na pewno nożyczek. A oprócz nożyczek właśnie takiego kółka do kluczy, do którego sobie później ten broczek możemy zaczepić. Możemy też użyć filcu, żeby wyciąć sobie z niego listek do tych naszych wisienek, żeby one były jeszcze bardziej realistyczne. I taki najbardziej być może zaskakujący gadżet, który będzie nam potrzebny do stworzenia tych breloczków, to widelec. Ja sobie przygotowałem właśnie taki widelec i to są tak naprawdę wszystkie materiały, których będziemy używać. Mam tu jeszcze klej, ale klej nie będzie nam potrzebny. Aha, przyda się jeszcze igła i nitka, których ja tutaj akurat dzisiaj z sobą nie mam, a igła i nitka będzie potrzebna do tego, żeby właśnie ten listek z filcu przyszyć do naszego breloczka. I myślę, że każdy będzie sobie to mógł zrobić już we własnym zakresie. Ja wytnę ten listek, pokażę, jak on będzie miał wyglądać, ale no niestety nie przygotowałem sobie dzisiaj tej igły i nitki, żeby doczepić ten listek. Ale to już jest taki dodatek na sam koniec. Kluczem jest tutaj przede wszystkim ten właśnie broloczek w kształcie wisienek albo po prostu takich kolorowych kulek. No to co? Będziemy zaczynać. Ja zachęcam Was, żebyście pisali w komentarzach, skąd jesteście. Czy jesteście z Krakowa, z jakiej dzielnicy Krakowa, jeśli nie z Krakowa, to z jakiego miasta, czy miejscowości w Polsce, a może będą mieć goście spoza Polski akurat. No i tak, zaczniemy sobie od nawleczenia włóczki na widelec. Jako że powiedziałem, że robimy sobie takie wisienki, no to użyjemy włóczki czerwonej na początek. Potem sobie może zrobimy jeszcze drugi wariant kolorystyczny, żeby pokazać, jak to wszystko po kolei, poszczególne etapy tworzenia tego breloczka mają wyglądać. Tak jak powiedziałem, tej włóczki będziemy potrzebowali dosyć dużo, żeby te kuleczki były jak najbardziej takie zbite i gęste. Więc bierzemy sobie koniec naszej włóczki.
No i nawlekamy ją na widelec. Bierzemy sobie mały, bierzemy sobie końcówkę tej włóczki, przykładamy do tej krawędzi widelca i nawlekamy kolejne warstwy. To jest bardzo proste zadanie. Każdy sobie na pewno z tym poradzi. Dzisiejsze warsztaty są skierowane w zasadzie do każdej grupy wiekowej. Dorośli również mogą sobie stworzyć takie breloczki i doczepić je do kluczy. Myślę też, że jednocześnie zadanie jest tak proste, że nawet najmłodsze dzieciaki sobie z nim poradzą. Pierwszy etap jest przede wszystkim bardzo prosty, bo chodzi o to nawleczenie włóczki na widelec. Tak jak już powiedziałem, tej włóczki będziemy potrzebowali dosyć dużo, żeby ten breloczek był taki gęsty i zbity. Dlatego nawlekamy. Przy tworzeniu tego breloczka przyda się też umiejętność plecienia warkocza, ponieważ z tej muliny, którą sobie zwiążemy naszą włóczkę, będziemy później pleść taki warkocz, który będzie ogonkiem od naszej wisienki. Ja tej włóczki nawinąłem już dosyć dużo, ale myślę, że jeszcze troszkę możemy jej nawinąć. Myślę, że w tym momencie może już wystarczy, więc odcinam sobie tę włóczkę w tym miejscu. I zobaczcie, mamy taki widelec z nawiniętą włóczką, troszkę jak z nawiniętym spaghetti w takim czerwonym kolorze. I to jest nasza baza do stworzenia wisienki, czy też czereśni, jak kto woli. Na razie tę włóczkę zostawiamy na widelcu, odkładamy sobie na bok i bierzemy mulinę. Mulinę wezmę w takim kolorze brązowym, pokażę z bliska, żeby wszyscy widzieli, jaki to jest kolor. Ale oczywiście może być w dowolnym kolorze. Może być też zielona, bo ogonki wiśni też są w zasadzie takie zielonkawe. I bierzemy sobie no mniej więcej powiedzmy taki odcinek tej muliny. Nie wiem, to jest jakieś być może 30-40 cm. I będziemy potrzebowali trzech takich odcinków. Więc tutaj sobie już odcinamy naszą mulinę i ten kawałek, który sobie już odcięliśmy, przykładamy do naszego kłębka, do końcówki naszego kłębka. Składamy te końcówki razem. Przejeżdżamy sobie paluszkami, żeby te odcinki były równej długości i odcinamy sobie kolejny fragment. W tym momencie mamy już dwa i powtarzamy tę czynność raz jeszcze, żeby mieć też trzeci sznureczek. Ja gdzieś w tym wszystkim zgubiłem końcówkę tej naszej muliny, ale nic się nie dzieje, zaraz ją znajdziemy. Ja już znalazłem. No i tak jak powiedziałem, powtarzamy tę czynność raz jeszcze. Bierzemy sobie końcówkę i przekładamy do tych odcinków odciętych wcześniej. Przejeżdżamy paluszkami i odcinamy w tym miejscu. Nie wiem, czy mnie wszystkie komentarze wyświetlają się na bieżąco, bo nie widziałem, żeby jeszcze ktoś napisał, skąd jesteście, ale po raz kolejny zachęcam do tego, żeby podzielić się w komentarzach informacją, skąd pochodzicie, gdzie mieszkacie. Bo dla nas to jest zawsze fajna informacja, abyśmy wiedzieli, skąd pochodzą uczestnicy naszych warsztatów. Mamy już trzy takie fragmenty tej muliny i użyjemy jej do związania naszej włóczki, czyli tej naszej bazy do stworzenia wisienki. Nie rozdzielamy tych trzech fragmentów, które mieliśmy już złożone razem. I teraz jest moment kluczowy. Zobaczcie, ten widelec ma akurat cztery ząbki. Taki myślę, że będzie najlepszy, ponieważ w tę przerwę między dwoma środkowymi ząbkami właśnie włożymy sobie naszą mulinę, żeby przewiązać ten kłębek z czerwonej włóczki.
Myślę, że może nawet młodszym dzieciakom będzie łatwiej to zrobić, bo mają troszkę mniejsze paluszki niż ja mam dosyć duże palce, więc z taką precyzją wcale nie jest tak łatwo w moim przypadku, ale miejmy nadzieję, że mi się uda. Miejmy nadzieję, że mi się uda. Przekładamy tutaj od tej strony właśnie między tymi dwoma środkowymi ząbkami naszą molinę. Ja sobie odłożę na chwilę ten widelec, żeby tak skręcić na samym koniuszku naszą molinę. I przekładam. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Ale mnie po prostu teraz w tym momencie będzie łatwiej przełożyć sobie blisko siebie tę molinę, żeby żadna niteczka nam tam nie odstawała. Udało się, słuchajcie. I zobaczcie, przełożyliśmy ten kawałek muliny. Teraz z tyłu, za naszym kłębkiem, przewijamy tę mulinę i po raz kolejny między dwa środkowe ząbki wkładamy ją z powrotem. I teraz po tej stronie będziemy musieli naszą mulinę zawiązać na supeł. Więc ja sobie też przyłożę z powrotem bliżej siebie ten widelec. Starajmy się to zrobić w miarę równo, żeby z każdej strony ten odcinek naszej moliny był równej długości, bo później to będzie kluczowe, jak właśnie będziemy zaplatać ten warkocz, o którym już wspominałem. Więc zawiązujemy mocno, mocno, mocno. Zawiązujemy mocny supeł, ale jeden jak na razie. Zobaczcie, że ta włóczka jest już taka zwinięta na środku, w tym miejscu, w którym powstał supeł z muliny. I w tym momencie, trzymając cały czas mocno tę mulinę, żeby nasz supeł się nie rozwiązał, ściągamy włóczkę z widelca. Ściągnęliśmy ją już, zobaczcie. Widelec już na razie możemy odłożyć na bok, nie będzie nam potrzebny, chyba że będziemy jeszcze robić drugi wariant kolorystyczny, wtedy użyjemy go po raz drugi. No i supeł mamy po jednej stronie tego kłębka, a chcemy mieć jeszcze po drugiej. Więc włóczkę w tym miejscu, w którym ją przełożyliśmy, to znaczy mulinę, w tym miejscu, w którym opletliśmy nią naszą włóczkę, przekładamy na drugą stronę i tutaj też zawiązujemy supeł. I tym razem możemy zawiązać już go dwukrotnie, żeby mieć pewność, że nam się nie rozwiąże. Więc dwa supełki w jednym miejscu, żeby nasza molina, nasza wisienka się nie rozplotła. I kolejnym krokiem będzie przecięcie naszej włóczki. Więc do tego będziemy potrzebowali nożyczek. Zobaczcie, z drugiej strony też zawiązałem dwa supełki, więc ten nasz kłębek jest już dosyć taki zwarty i mocno zawiązany, więc bierzemy sobie nożyczki i zobaczcie, że tutaj tę mulinę trzeba będzie przeciąć, bo na razie to jest taki kłębek zawinięty, a jak w tym miejscu ją przetniemy i w tym miejscu ją przetniemy, to powstanie taki, no właśnie taka kurka, jak w tym przypadku, który przygotowałem dla Was wcześniej. No więc to, zabieramy się do pracy. Bierzemy nożyczki i bardzo ostrożnie, żeby się nie skaleczyć, przecinamy mulinę, nie mulinę, tylko włóczkę. Przepraszam za to, że się tak mylę. Włóczkę przecinamy w tym miejscu. To trzeba będzie zrobić chyba na kilka razy, bo jej tu nawinąłem bardzo dużo i Was też zachęcam, żeby jej nawinąć jak najwięcej. Wtedy te kuleczki, które nam na koniec powstaną, będą takie gęstsze, bardziej zbite, zwarte. I będzie to wyglądało po prostu ciekawiej i może bardziej imponująco. Tutaj trzeba mieć dużo cierpliwości, żeby to przeciąć, bo jak ta mulina, nie mulina, tylko włóczka po raz kolejny jest taka zbita, to wcale nie jest tak łatwo ją przeciąć.
bo tutaj jest wiele warstw naraz. Tak samo jak sobie złożycie kilka kartek papieru i próbujecie je wszystkie naraz przeciąć, no to też nie jest takie proste. Tak samo jak tutaj z tą muliną. Nie muliną, tylko włóczką. Ostatnia pomyłka, mam nadzieję. Tutaj wyszedł nam jakiś jeden długi sznurek, więc go odcinamy, no i przecinamy dalej. Zobaczcie, po jednej stronie tę mulinę już rozciąłem i powstały nam takie frędzelki. I takie frędzelki musimy mieć na całej długości i szerokości tego naszego kłębka. Więc rozcinamy dalej tą włóczkę. I na razie tak naprawdę wszystkie te kroki są bardzo łatwe. Każdy sobie na pewno z nimi poradzi. Zaraz będziemy pleść ten warkocz. Więc tutaj, jeżeli ktoś nie potrafi, zwłaszcza z młodszych dzieciaków, pleść warkocze, to warto prosić o pomoc rodziców. Mamy, tatę, babcie, dziadka, może jakiegoś wujka, ciocie, kogokolwiek, kogo macie do dyspozycji akurat obok siebie i kto posiada taką umiejętność zaplecienia warkocza. No i wydaje mi się, że już na całej długości rozciąłem tę naszą włóczkę. A teraz chyba tak. No i ta nasza włóczka, która powstała, jest taka dosyć nieregularna, ale później sobie ją jeszcze wyrównamy, żeby była bardziej kształtna i żeby bardziej przypominała właśnie taką kulę. A na ten moment zajmiemy się tymi sznureczkami z włóczki właśnie. Z nich zapleciemy taki warkocz, który będzie ogonkiem naszej wisienki. Nie bez powodu używaliśmy trzech kawałków tej muliny, ponieważ teraz w wyniku przewiązania naszego kłębka powstało sześć sznureczków. Dzielimy je sobie na trzy części, czyli 3 razy po 2 sznureczki. I z tych trzech sznureczków, z tych trzech części tak naprawdę, będziemy zapletać warkocz. Jest to dosyć łatwe, ale trzeba tutaj troszkę cierpliwości, bo żeby na całej tej długości zapleść warkocz, będziemy potrzebowali chwili. No więc co, zabieramy się do pracy. Ja może sobie wezmę ten nasz breloczek troszkę bliżej. Wtedy łatwiej mi będzie zapleść ten warkocz. Warto też to zrobić jak najdokładniej, jak najstaranniej, żeby tutaj żadne niteczki nie odstawały, żeby wszystko było takie zwarte i żeby wyglądało po prostu porządnie. Już teraz też zachęcam Was, żebyście oczywiście, jeśli robicie pracę jednocześnie ze mną, ale nawet jeżeli będziecie ją robić dopiero później, bo ten filmik zostanie zapisany na stronie na Facebooku, prawdopodobnie też się pojawi na YouTubie Międzynarodowego Centrum Kultury, na kanale Międzynarodowego Centrum Kultury na YouTubie. Będzie można sobie go później jeszcze zobaczyć, odświeżyć, żeby sprawdzić, jak to zrobić. Kawałek naszego warkocza jest już zapleciony, więc idziemy dalej. Tak jak powiedziałem, będziemy tutaj potrzebowali dosyć dużo cierpliwości, żeby na całej tej długości zapleść warkocz. Ale nie skończyłem. Chciałem Wam powiedzieć, że zachęcam Was, żebyście później w komentarzach pod tym filmikiem zapisanym na stronie na Facebooku wrzucili być może zdjęcie, albo żebyście wysłali nam zdjęcie w prywatnych wiadomościach z wynikami swojej pracy, z efektami Waszej pracy, bo jesteśmy bardzo ciekawi, jak Wam wyjdą te czereśnie. Być może wyjdą dużo ładniej niż mnie. Może wybierzecie jakieś inne kolory. Może zrobicie na przykład wielobarwne, bo tak naprawdę na ten widelec moglibyśmy za jednym razem nawinąć kilka kolorów włóczki. Wtedy powstałyby nam takie wielobarwne, tęczowe kuleczki. Wtedy to już by nie były do końca wisienki,
ale myślę, że nadal byłyby bardzo piękne i być może nawet bardziej spektakularne niż takie jednokolorowe. No i tak jak mówiłem, ten etap z zaplataniem warkocza z tych kawałków muliny jest najbardziej czasochłonny. I trzeba tutaj dużo cierpliwości. Osoby, które być może dołączyły w trakcie, raz jeszcze zachęcam, żeby pisały, skąd są, skąd jesteście. Bo, tak jak już mówiłem, dla nas to jest bardzo ważna informacja, skąd pochodzą uczestnicy naszych warsztatów. Czy tylko z Krakowa, czy być może sięgamy też gdzieś dalej w Polskę. Te materiały, których używamy dzisiaj, czyli właśnie włóczka, mulina i filc, być może filc nie aż tak, ale włóczka i mulina i widelec, to są materiały, które na dobrą sprawę pewnie każdy albo prawie każdy może znaleźć w swoim domu, więc nie trzeba jakoś specjalnie kupować tych materiałów, bo pewnie właśnie większość z Was znajdzie je po prostu w domu. Nawet jeżeli nie będziecie właśnie mieli tego określonego czerwonego koloru, no to może być inny. Bo ja stworzyłem dla Was te wzory w dwóch różnych kolorach, właśnie niebieski i czerwony. Słuchajcie, jedna ta wisienka, jej ogonek w zasadzie jest już gotowy. Zaplatam tutaj taki warkoczyk z daleka, być może tego nie widać, ale to jest warkoczyk. Na końcu go na razie nie zawiązuję, bo stworzymy sobie jeszcze drugą wisienkę i zwiążemy je dopiero razem. Ale jeszcze wcześniej myślę, że warto by było troszkę tę naszą kulkę wyrównać. Więc końcówki tych dłuższych sznureczków poodcinamy sobie i uformujemy właśnie coś bardziej zbliżonego do kuli. Kształt tego bryloczku, czyli właśnie taki kształt wiśni czy też czereśni, nawiązuje troszkę do wystawy, którą jeszcze do niedawna można było oglądać u nas w Międzynarodowym Centrum Kultury. Wystawy o roślinach i zwierzętach, gdzie można było zobaczyć mnóstwo przepięknych rycin przedstawiających właśnie rośliny i zwierzęta. Dajcie znać w komentarzach, czy byliście na naszej wystawie, czy ją widzieliście, czy Wam się podobała. Jeśli tak, to co szczególnie Wam się spodobało? My jesteśmy bardzo ciekawi. Troszkę wyrównałem naszą wisienkę, teraz wygląda ona tak. No i zabieramy się do stworzenia drugiej. Więc po raz kolejny bierzemy sobie włóczkę. Ja użyję jeszcze raz tej w kolorze czerwonym. Bierzemy jej dosyć dużo i po raz kolejny nawijamy ją na widelec. Myślę, że im szerszy będzie ten widelec, tym lepiej. Wtedy te kuleczki powstaną trochę większe. Mój jest dosyć wąski, więc no one nie są takie duże, jak sami możecie zobaczyć, ale myślę, że i tak wyglądają całkiem fajnie. No i po raz kolejny wykonujemy właśnie ten akurat bardzo prosty etap tworzenia wisienek. Czyli nawijanie włóczki na widelec. Przypominam, że należy jej nawlec dosyć dużo, żeby te kuleczki, które powstaną, były właśnie takie dosyć zbite, gęste, żeby przypominały właśnie kulki, a nie kilka pojedynczych zbitych niteczek.
Myślę też, że nie trzeba jakoś bardzo ciasno i zawiązywać tej włóczki na widelcu, nie trzeba jakoś mocno dociskać. Jeżeli ona będzie zawiązana luźniej, to też myślę, że będzie później łatwiej ją związać z tym, tą liną i że będzie to po prostu lepiej wyglądało. Jeszcze kilka obrotów i myślę, że wystarczy, więc po raz kolejny odcinamy sobie naszą włóczkę, odkładamy na bok i bierzemy kawałek muliny. Po raz kolejny bierzemy taki około 30-40 centymetrowy kawałek, odcinamy, przykładamy do naszego kłębka muliny, przeciągamy paluszkami i odcinamy drugi fragment i powtarzamy tę czynność kolejny raz. I w ten sposób znowu powstają nam trzy sznureczki. Bierzemy je razem i między środkowymi ząbkami naszego widelca przekładamy włóczkę. Nie włóczkę, tylko mulinę, przepraszam. I z przodu widelca, też między dwoma środkowymi ząbkami przekładamy naszą mulinę i związujemy nasz kłębek. Oczywiście po raz kolejny staramy się, żeby te odcinki po obu stronach naszego kłębka włóczki były tej samej długości. Związujemy bardzo mocno i nie puszczając tego naszego suporta zdejmujemy włóczkę z widelca. Obracamy mulinę na drugą stronę naszego kłębka i związujemy supeł po drugiej stronie również. Tak jak już mówiłem wcześniej, myślę, że łatwiej nawet będzie to zrobić młodszym dzieciakom, które mają mniejsze palce niż ja. Zwykle wtedy łatwiej jest wykonywać jakieś takie detale. I jeszcze jeden supełek, żebyśmy mieli pewność, że się nam to nie rozwiąże. I jak już związaliśmy bardzo mocno, to znowu przecinamy tą włóczkę. Na całej długości. Jeśli są z nami jakieś nowe osoby, to powtórzę raz jeszcze, że zachęcamy Was, żebyście w komentarzach pod tym zapisanym filmikiem z naszych warsztatów wrzucili zdjęcia swoich własnych bryloczków. Chętnie zobaczymy, jak Wam to wyszło. Ja jestem pewien, że będzie jeszcze ciekawiej niż u mnie. No i powstała nam druga kulka. Ten sznureczek po raz kolejny zawiązujemy w taki warkocz.
Możemy ogonek naszej wisienki był taki zwarty, a nie rozchodził się na boki. Musimy to zrobić jak najbardziej starannie, żeby nie odstawały tutaj żadne nitki. Jak już zapleciemy ten warkocz, to zwiążemy z sobą dwa ogonki, tej wisienki, którą zrobiliśmy przed chwilą, i tej nowej. I te dwie wisienki razem będziemy mogli też przywiązać do kółka, do kluczy, żeby właśnie one stanowiły taki bryloczek przypominający nam lato, wakacje, za którymi wszyscy już chyba tęsknimy i wszyscy odliczamy dni do kolejnych. Myślę, że już wystarczy w tym momencie. Mamy teraz dwie wisienki, więc bierzemy końcówki tych ogonków. Bierzemy sobie też kółko do kluczy. I na tym kółku zawiążemy supełek. Więc tworzymy sobie z tych dwóch ogonków pętelkę. Przeciągamy sznurek z jednej strony i wkładamy w środek tejże pętelki. I mocno, jak mocno pociągniemy, to nasz bryloczek już będzie na stałe przytwierdzony do kółka na kluczy. Tutaj pozostały jeszcze takie frędzelki, więc możemy sobie odciąć nadmiar tej muliny na końcu. Wyrównamy sobie jeszcze też na naszą drugą wisienkę, żeby bardziej przypominała kulę. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, to oczywiście też możecie je zadawać cały czas w komentarzach, będziemy na nie odpowiadać. Natomiast myślę, że tutaj jest to zadanie dosyć proste i wszyscy sobie z nim poradzą. Tak naprawdę już kończymy naszą pracę. Powstały nam takie dwie wisienki na kółku do kluczy. I dodatkowym krokiem, który możecie wykonać, jest wycięcie listka z filcu. Może to być zielony filc, może być w innym kolorze oczywiście. I ten listek przy pomocy igły i nitki można przyszyć jeszcze do tych naszych wisienek. Wtedy one będą jeszcze bardziej realistyczne. A do kółka na klucze możemy sobie jeszcze teraz przyczepić klucz. To też nie jest takie proste. I słuchajcie, mamy już gotowy bryloczek do kluczy, który zostanie z nami do kolejnego lata i będzie nam przypominał o wakacjach. I praca jest tak naprawdę gotowa. Zachęcam Was raz jeszcze, żebyście w komentarzach pod tym filmikiem, który będzie zapisany na Facebooku Międzynarodowego Centrum Kultury, a także pewnie na YouTubie, na kanale YouTube'owym MCK,
żebyście w komentarzach wrzucali zdjęcia swoich prac plastycznych, bo jesteśmy bardzo ciekawi, jak wam to wyjdzie. No a tak naprawdę na ten moment praca jest już skończona. Mam nadzieję, że warsztaty wam się podobały. Mam nadzieję, że zobaczymy się też na kolejnych warsztatach już w listopadzie. A tymczasem ja życzę wam miłego dnia, miłego popołudnia. No i co, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się.